Proszę, proszę panie. Dziękuję panie przewodniczący. Panie przewodniczący, szanowni państwo posłowie, jeśli państwo zechcecie wysłuchać mojego wyjaśnienia formalnego, to dowiecie się przy tej okazji, bo przynajmniej trzech przedstawicieli państwa posłów opozycji przypisało mnie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Mówiła też o wiceministrze spraw zagranicznych, że ja od 14 października nie pełnię już funkcji wiceministra spraw zagranicznych, tylko pełnię funkcję ministra do spraw europejskich w kancelarii premiera. Ale powiem więcej, szanowni państwo, bo to być może państwu też umknęło, że za sprawy dotyczące polityki unijnej odpowiada kancelaria premiera już od dobrych kilku lat. Gdyby był w Ministerstwie Spraw Zagranicznych czy ktokolwiek inny, no nie mógłbym być tutaj na komisji ani prowadzić rozmów z instytucjami europejskimi, bo już dawno te kompetencje przeszły do kancelarii prezesa Rady Ministrów. Więc pragnę, żebyście państwo zechcieli ten fakt odnotować, bo być może umknął on po drodze gdzieś państwu. Bardzo dziękuję.